Sposób usuwania błędów związanych z wkładami atramentowymi w drukarkach HP Inkjet. Niekiedy w drukarce HP Inkjet może wystąpić problem związany z wkładem atramentowym, wskazany przez komunikat o błędzie na panelu sterowania drukarki lub na oprogramowaniu drukarki. Komunikat o błędzie może sygnalizować, że wkład jest niezgodny, nie został zainstalowany lub wystąpiła usterka. Istnieje wiele różnych wkładów atramentowych, przeznaczonych do różnych modeli drukarek HP Inkjet. Niektóre drukarki wyposażone są tylko w dwa wkłady: jeden czarny i jeden kolorowy. Pozostałe drukarki wyposażone są w kilka wkładów atramentowych jeden czarny i po trzy w kolorach magenta, cyjan i żółty. Wkłady przedstawione na filmie mogą nieznacznie różnić się od tych w Twojej drukarce. Jednak sposób postępowania jest taki sam. Po wykonaniu każdej czynności przedstawionej na filmie, ponów próbę drukowania. Jeśli stale występuje ten sam błąd, przejdź do następnego kroku. Krok pierwszy. Sprawdź numery wkładów atramentowych. Upewnij się, że numery modeli wkładów odpowiadają Twojej drukerce i są zgodne. Uwaga! Ten krok dotyczy tylko wkładów standardowych. Jeśli jesteś abonentem usługi Instant Ink, możliwe, że nie będziesz w stanie sprawdzić w ten sposób numerów modeli wkładów. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do wkładów. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się. Spisz numery z etykiet wkładów. Zgodność wkładu z modelem drukarki sprawdzisz w witrynie support.hp.com. Wybierz opcję Wsparcie dla drukarki. W sekcji Wkłady atramentowe lub kasety z tonerem HP, wybierz opcję Sprawdź zgodne wkłady. Wyszukaj i wybierz model drukarki w polu wyszukiwania. W menu rozwijanym wyświetlone zostaną wszystkie zgodne z drukarką wkłady atramentowe. Jeżeli wkłady w drukarce nie odpowiadają żadnemu numerowi na liście, Zastąp niezgodne wkłady wkładami z jednym z poniższych numerów. Krok drugi: zresetuj drukarkę. Zresetowanie drukarki może pomóc w eliminacji błędów lub usterek wkładów. Kiedy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od drukarki, odłącz przewód zasilający od źródła zasilania. Odczekaj 60 sekund. Podłącz z powrotem przewód zasilający do gniazdka i drukarki. Uwaga, HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie. Krok trzeci: Wyczyść wkład atramentowy i styki elektryczne karetki. Usunięcie zanieczyszczeń ze styków wkładu oraz karetki. Może rozwiązać problemy z atramentem. Do oczyszczenia wkładów atramentowych potrzebna jest niestrzępiąca się szmatka. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do wkładów. Poczekaj, aż karetka zatrzyma się. Wyjmij wkład z karetki. Niektóre wkłady drukujące wysuwają się bezpośrednio z gniazd, inne mają zatrzask, który należy nacisnąć w celu demontażu. A niektóre wkłady wymagają delikatnego naciśnięcia przed wyjęciem. Przestroga: nie dotykaj dysz tuszu ani miedzianego paska styków elektrycznych wkładu. Dotknięcie lub próba wyjęcia tych części może skutkować zatkaniem się dysz, problemami z atramentem lub wadliwymi połączeniami elektrycznymi. Niekiedy na zainstalowanych wkładach może pozostać taśma ochronna. Jeśli na wkładzie znajduje się ta taśma, usuń ją, włóż wkład ponownie i spróbuj coś wydrukować. Jeżeli na wkładzie nie ma taśmy zabezpieczającej, kontynuuj procedurę czyszczenia. Niestrzępiącą się szmatką, delikatnie przetrzyj miedziane styki wkładu drukującego. W ten sam sposób wyczyść styki elektryczne karetki drukującej. Ponownie włóż kasetę do odpowiedniego gniazda. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów. Krok czwarty. Wymiana problematycznego wkładu atramentowego. Jeżeli aktualny wkład atramentowy w drukarce jest uszkodzony, instalacja nowego wkładu atramentowego może rozwiązać problemy związane z atramentem. Przed wyjęciem bieżącego wkładu uzyskaj zamienny wkład. Uwaga. Jeżeli wkład HP jest uszkodzony, może być objęty gwarancją. W witrynie supporthpcom Kontakt znajdziesz informacje dotyczące gwarancji na drukarkę. Jeśli jesteś abonentem usługi Instant Ink, zaloguj się w witrynie instantink.com i skontaktuj się z pomocą techniczną HP Instant Ink w celu uzyskania nowych wkładów. Subskrybenci usługi Instant Ink mają prawo do wymiany wkładów poprzez usługę. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do wkładów. Poczekaj, aż karetka zatrzyma się. Wyjmij wkład drukujący wskazany w komunikacie o błędzie, a następnie włóż nowy wkład do gniazda. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów. W zależności od modelu drukarki może zostać wyświetlony monit o wyrównanie wkładów po wymianie. Wyrównaj wkłady zgodnie z podpowiedziami. Jeśli żadna z czynności opisanych w tym filmie nie rozwiązała problemu, dodatkowe rozwiązania problemów znajdziesz w witrynie support.hp.com. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.